dzisiaj przygotowałem trzy niesamowite propozycje, które myślę, że zrobią na Was wrażenie, zwłaszcza te najlepsze i najgorsze. I od razu przechodzimy do rzeczy, bo nie mamy co tutaj czekać, zastanawiać się, analizować. To jest, moi drodzy, dzisiejsze Mistrzostwo Świata, dzisiejsza perełka, dzisiejszy po prostu skarb znaleziony, baśnie. Cykl, który liczy w tym momencie 22 tomy i jest zamknięty, oprócz tego są cykle poboczne. Cykl, który został w całości wymyślony przez jedną osobę, przez Billa Willinghama. Jest świat, który znamy z baśni, a właściwie bohaterowie, których znamy z baśni. Wszyscy oni muszą uciekać ze swoich tajemnych i magicznych krain, ponieważ wybucha w nich wojna. Wojna, którą prowadzi adwersarz, cesarz, który łączy i napada kolejne królestwa, aby je połączyć, aby tam zapanował pokój, dobrobyt i wszelkie frukty zaczęły spływać dla niego. Wszyscy, którzy się temu sprzeciwiają, są mordowani w pień. Cesarz po prostu swoimi marionetkami obsadza kolejne królestwa i wszyscy niezadowoleni mogą albo dać głowę, albo uciekać. Przenoszą się do Baśniogrodu. Baśniogród to jest takie miejsce, które znajduje się tuż obok Nowego Jorku. Mieszkańcy Nowego Jorku go nie widzą, bo on jest tam magicznie schowany, natomiast baśniowcy mogą sobie przejść i chodzić normalnie po Nowym Jorku. Ale historia zaczyna się tu, w Kronikach Miłosnych w trzecim tomie. Tutaj już mamy zarysowaną fabułę, wchodzimy do baśniowych krain, widzimy, o co chodzi, zaczynamy próbować zrozumieć, o co chodzi z całym adwersarzem, dlaczego on zaczął podbijać, kto z nim walczy, kto go popiera i tak dalej, i tak dalej. Im głębiej w las, tym więcej wątków, łatwo się w nich pogubić. Ten cykl trzeba czytać absolutnie jeden po drugim kolejne tomy. W tej chwili w Polsce wyszedł właśnie 16. Super drużyna. Cykl ma 22 zamknięte tomy. W sumie całość liczy w tej chwili grubo ponad 30 tomów i się rozrasta. Wszystko wymyślił Willingham, ale rysownicy już są różni. Rysownicy są różni, różni, najróżniejsi. Dobrze robi serii, gdyż możemy zobaczyć, jak fajnie oni przenoszą pomysły Willinghama na papier, a facet ma nieograniczoną wyobraźnię. Facet, posłuchajcie, jest tak niesamowity, że ja daję się zawsze uwieść kolejnemu tomowi, kolejnemu podcyklowi, krótkim opowiadaniom, bo tutaj tam po prostu jest wszystko. To jest absolutnie zmieszany komiks. Bardzo polecam każdemu. Posłuchajcie, czy czytacie komiksy, czy nie czytacie komiksów, czy chcecie dać go ciotce, której nienawidzicie, czy chłopakowi, którego kochacie, albo dziewczynie, próbujcie, bo jest to przecudowna rzecz i każdy znajdzie coś dla siebie. Tak wielowątkowa i z epickim rozmachem wymyślona historia po prostu się musi podobać. Batman, powrót Mrocznego Rycerza Franka Millera jest to rzecz, która w momencie, kiedy się ukazała, w połowie lat 80. była przełomem, była rewolucją i rewelacją. To był Frank Miller, który powoli zaczynał się już rozpychać, który już miał swoją wyjątkowy sposób narracji. On już był zarysowany, oczywiście ciągle ewoluował, ale to już bardzo fajnie wyglądało. To jest nietypowy Batman, ponieważ to jest Batman, który jest na emeryturze, który jest stary, który jest trochę już zniedołężniały, który nie rozumie do końca otaczającej go rzeczywistości i generalnie w miejscu, w którym jest, chce pozostać. No ale niestety w Gotham pojawia się gang absolutnie zmutowanych mutantów, złych, przezłych, najbardziej brutalnych i robiących rzeczy, które absolutnie normalnym ludziom się nie mieszczą w głowie. No i Batman musi powrócić. Rysunki, wspaniały Klaus Johnson. Kadry są tak, jakby to był teledysk, posłuchajcie, albo reklama. Pomysł bardzo oryginalny. Batmana nigdy wcześniej tak nikt nie pokazał, dlatego ta historia zasługuje w pełni na to, aby do niej wrócić. Jednak w niemałym stopniu próby czasu nie wytrzymuje. Kiedy dzisiaj to czytamy, to bardziej na naszych twarzach zagości uśmiech politowania, kiedy widzimy ich teksty, ich sposób zachowania i to, jak się między sobą po prostu odzywają, bo trzymają swój język, niż jakiś strach nas to wzbudzi. No oczywiście jest to zalew popkultury, które przez te 30 lat miał miejsce i który nam pokazał wiele bardzo chorych i dziwnych akcji, jeśli chodzi o brutalność i o zło. Akurat te Schwarz charaktery były trochę hermetyczne. Joker też jakoś się go tutaj nie bałem. Wybija się ponad przeciętność, jeżeli czytamy ją dzisiaj, Anno Domini 2016, ale nie jest tym, czym była, wydaje mi się, w 1986 roku. Okej, Frank Miller zrobił to po raz pierwszy, chwała mu za to, zostaje fajna kreska i dobre zabiegi, czasami takie narracyjne.
może się podobać. Ja daję temu komiksowi 5,5 na 10, więcej mu się nie należy. Kupujcie, jeżeli chcecie zrozumieć, jak rodził się geniusz Franka Millera, trochę może dzisiaj już nie do końca taki genialny, hehe, fajnie to wyszło. Spawn, bohater, który pojawił się w Batmanie Trybunale Sów, czyli tacy superkillerzy przygotowani przez elitę Gotham do wykonywania zadań niemożliwych, do niepozostawiania śladu i do realizowania ich długo fazowej polityki rządzenia Gotham. Tak można by powiedzieć, tacy zmutowani superzabójcy. To było fajne i w ogóle bym o tym nie mówił, jako o badziewiu, paździerzu i absolutnej rzadkiej kupie dzisiejszego zestawienia, gdyby nie pojawiło się, moi drodzy, to pokazało mi nowy wymiar dna. To jest, posłuchajcie, komiks, o którym ja mogę powiedzieć jedno. Trzeba go rozstrzelać, posłuchajcie. Chyba zaraz wyrwę z niego kartki i zacznę je jeść. Naprawdę nosi mnie. Gdyby nie to, że kosztuje 90 zł, to bym to zaczął w tej chwili robić. Ta historia jest tak absurdalnie głupia. Ta historia jest tak absolutnie o niczym. Ja nie wiem, kim jest James Tynion IV, Miguel Sepulveda, jakiś tam Emanuel Simeoni. I nie chcę wiedzieć. Wy też ich nie sprawdzajcie. To jest koniec fajnego cyklu lub przyzwoitego cyklu. Scott Snyder, hello. Gdzie byłeś, Scott, jak oni zrobili z twoją historią o to za 90 zł wydane na to gówno. Możecie kupić, nie wiem, chyba ze 120 opakowań z zapałkami, albo możecie przyjść do naszego antykwariatu i sobie wybrać ze starych TM Semików z 10 komiksów. I to zróbcie. Widzimy się następnym razem przy kolejnych trzech tytułach. Siema.